Setki kobiet, ale i mężczyzn wyszły w poniedziałek po raz drugi na ulicę Suwałk, by wyrazić swój sprzeciw w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego skutkującego zaostrzeniem przepisów antyaborcyjnych. Na placu Marii Konopnickiej jeszcze przed demonstrantami pojawiła się policja. Zbierający się protestujący nie dali tej formacji powodów do podjęcia jakichkolwiek interwencji. Zachowywali się spokojnie, trzymali się założonej trasy przemarszu, nie doszło do aktów wandalizmu. Zasadniczo rola policji sprowadziła się do przypominania protestującym o konieczności zachowania zasad sanitarnych, informowania ich o czerwonej strefie i asysty podczas przemarszu. Faktem również jest, że protestujący dołożyli starań, by zapewnić sobie elementarne bezpieczeństwo. Z należytą powagą traktowali wezwania organizatorów do używania osłon ust i nosa. Starali się również zachowywać społeczny dystans, nie dając mundurowym powodów do interwencji. Podobnie sytuacja wyglądała w innych miastach województwa podlaskiego. Według informacji policji przez cały poniedziałek, a więc nie tylko w czasie wieczornych demonstracji, policjanci ujawnili na obszarze województwa zaledwie 164 przypadki nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa. Choć z ust protestujących często padały okrzyki, do żadnej bitwy na szczęście nie doszło. Protestujący wyruszyli z placu Marii Konopnickiej ulicami Noniewicza, Wigierską i Kościuszki, dotarli przed biuro poselskie Jarosława Zielińskiego. Tam wygłaszali swoje opinie i stanowiska na temat skutków orzeczenia Trybunału. Przy wejściu do budynku stały zapalone znicze, a uczestnicy protestu ograniczyli się do umieszczenia za szyldem biura kartek z hasłami towarzyszącymi im od kilku dni. Kolejnym miejscem, w którym kolumna się zatrzymała, było następne biuro poselskie, tym razem Lecha Kołakowskiego, również posła Prawa i Sprawiedliwości. Charakter zdarzeń zasadniczo nie odbiegał od scenariusza zrealizowanego pod siedzibą posła Zielińskiego. Podczas demonstracji padały jednak nie tylko hasła dotyczące ograniczonego prawa decydowania o ewentualnej aborcji. Niejednokrotnie organizatorzy wznosili hasła o charakterze politycznym, które demonstrujący podejmowali. Wśród protestujących pojawili się też przedstawiciele lokalnej polityki, między innymi miejski radny z klubu Koalicji Obywatelskiej, radny wojewódzki aktualnie związany z PSL-em, ale też osoby, których twarze znane są z lokalnych protestów KOD-u. Organizatorem protestów jest formacja Młodzi Demokraci, posługująca się szyldem Platformy Obywatelskiej. Warto dodać, że we wtorek organizacja ta wydała oświadczenie, w którym informuje, że kolejny marsz, zaplanowany na środowe popołudnie i wieczór, nie będzie miał nic wspólnego z planowanym na ten sam dzień marszem antykowidowców. Oświadczenie zawiera także wezwanie do respektowania podczas marszu wszystkich zasad zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne uczestników i obserwatorów protestu.